znanego we Wrocławiu jako koszykarza, wówczas na tecie do Wrocław, dziś trenera gości Duszana Radowicza, a także no, bohatera tego spotkania, tyle że dla jego drużyny nie zakończyło się to zwycięstwem, Dariusza Maczkowicza. Jest oczywiście nasz trener naszej drużyny, Aleksander Krutikow, a także Przemysław Grzybowski, który również przyczynił się do zwycięstwa jako pierwszego. Proszę o opinię pomeczową trenera Radowicza. Proszę, chcę pogratulować jeszcze raz ekipie Wrocławia na zwycięstwu. Myślę, że ten mecz był do wygrania. Moi zawodnicy zostawili serce na boisku i jestem z nim bardzo dumny i bardzo zadowolony. Tam było problem trochę tych takich sędziowskich decyzji, które są duże pomogły zespołu i Wrocławia, ale to chyba jest na taką boisku, jak i Wrocław zawsze sobie trochę pomaga. Tak, w ogóle jestem zadowolony z moich chłopaków. Z tym muszę powiedzieć, że mi jest brak 5 zawodników, to tych trójka jest pierwsze piątki, tak da liczę na to, że stycznia ten zespół będzie oglądał dużo mocniejszy, jak przychodzi zawodnicy z ekstraklasy i da powalczymy o zatrzymanie u tej pierwszej ligi. Dziękuję bardzo, a teraz Dariusz Maczkowicz. No mecz byłby jak marzenie, gdyby nie porażka, bo mało jest znakomicie. Mecz jak mecz. No, myśmy tutaj przyjechali po 2 punkty, a nie po 1. I nawet jak on rzucił 50 punktów przy przegranym meczu, to nie byłbym zadowolony i na chwilę obecną nie jestem. Tak jak trener powiedział w szatni, no, mamy kilka takich mankamentów, które no, powtarzamy z meczu na mecz. Troszkę, nie wiem, może i brak doświadczenia, no nie mam pojęcia, ale po prostu to są sytuacje, które po prostu musimy jakoś zniwelować, musimy mocniej trenować, żeby po prostu zacząć jakoś wygrywać. Tak jak mówi trener, w tym momencie no, to tabela nie kłamie i będziemy walczyć o jak najlepszą pozycję przed play-outami. Dziękuję bardzo. Teraz to pomieszało opinię, poprosimy trenera Aleksandra Krutikowa. Drugi wyciąg. Właśnie doprowadziliśmy sami po błędzie w ostatnich sekundach do takiej niewolnej końcówki. Myślę, że bardzo słaba skuteczność w pierwszej połowie pozwoliła przeciwnikowi złapać ten kontakt, prowadzić nam, bo mieliśmy bardzo dużo spór na tych otwartych pozycji po dobrym rozbijaniu strefy, no niestety nie mogli pracować. No, tak jak już powiedziałem, Czasami są takie mecze, gdzie trzeba wygrywać głową. Dzisiaj ja właśnie też jestem bardzo zadowolony z tym, że zespół był pod kontrolą, skoncentrowany. Może nie wszystko nam wychodziło, może popełniliśmy kilka niepotrzebnych tych błędów, ale był zespół, który można było kierować. A w odróżnieniu tej drugiej połowy przedostatniego meczu. No, gratuluję zmiennikom, bo myślę, że Dawid Adamczewski, Przemek Krychlowski zagrali dzisiaj w końcu na poziomie takim, którym powinny grać zmiennicy, dali dobrą zmianę i nie tylko jeżeli chodzi o zdobycie punktową pewność przebywania na boisku, bo nie było takiej przestrzeni, że wchodzi zmiennik, który mało grał. Przemek, już się nie pamiętam ostatnio, kiedy ty wychodziłeś na boisko, no jest zadecydowany też. Też mamy problemy kadrowe, jak wszyscy znają nasze problemy. Może nie jestem na tyle pewny, że nam tak się udało wzmocnić, jak mój trener przeciwnik, ale będziemy też się rozglądali może nad lekko słabszymi zawodnikami, bo nas nie stać na graczy z ekstraklasy. No i będziemy walczyć, jestem, że no, myślę, że szanse na play-off raczej nie mamy na play-outy, żeby zdobyć się na najlepszą pozycję i pomalczyć o otrzymanie pierwszej lidze, a to jest nasz najważniejszy cel w tym sezonie. Plus szkolenie młodych, żeby dobrali pewności. Dziękuję. Jeszcze Przemek Grzybowski, 4 minuty grałeś, zdobyłeś ważne punkty, no i grałeś te 4 minuty w takim momencie decydującym, prawda? No tak, wiadomo, zawsze taki moment, no jest nerwowy trochę, no ale udało się, trafiłem ważny rzut, no dowieźliśmy zwycięstwo do samego końca.
No, najważniejsze są teraz dwa punkty. No, zdobyliśmy to z zespołem, który praktycznie gonimy w tabeli i teraz zrównaliśmy się równo z Jelenią Górą. No i najważniejsze jest to, żeby opuścić jak najszybciej to ostatnie miejsce i piąć się cały czas w górę. Dobry mecz, no, zagraliśmy bardzo ambitnie mecz, typowy mecz walki. No i cieszę zwycięstwo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania do trenerów i zawodników? To trener krytykował oprócz zwycięstwa ważnego również wygrana zbiórka, co to w tym sezonie często nie było. Cieszy również? To znaczy ja powiem tak, że nawet w tych ostatnich meczach już tak drastycznie my nie przegrywamy. No z tym, że dzisiaj też jest sytuacja, kiedy przeciwnik nie zbierał pod koszem, ponawiał akcję, zdobył z tego punkty. Jeszcze nie analizowałem, ile było właśnie tych punktów po ponawionych akcjach. Bardzo ważne, że mając braki kadrowe, jeżeli chodzi o wysokie braki, dzisiaj wyraźnie było widać, że nie odważnie zagrałem z Kamilem Michałkiem, bo Maciej Strzelecki grał faktycznie bez zmiany. No i myślę, że no, był, nie był tym słabym punktem. Jest problem. To, co mówię chłopakom, nawet Przemek tutaj potwierdza, nie możemy cały czas ćwiczyć w ciągu tygodnia na każdym treningu zastawienie boksa, no ale niestety innej opcji u nas nie ma, bo czasami ta głowa bardziej dlatego, żeby obserwować lód piłki niż zastawienie własnego gracza. Ale myślę, że to ciekawe spotkanie przede wszystkim dzięki bardzo dobrej bitwie grze przeciwnika. Ja chciałbym podziękować również szanowni za podziękowanie, za gratulacje. Znaliśmy, że nawet analizując grup przeciwnika, że nie przegrywali oni wysoko. Gdzieś tam mniej więcej poza pierwszej porażki wydaje się mnie, że przegraliście ze wspólnie Stargard Szczeciński. Reszta to była w granicach 10 punktów. 10 punktów to na dzień dzisiejszy to 2 cenne rzuty i już zupełnie los odnowionej, także no, ciężki mecz. Szkoda, że dla mnie i dla moich chłopaków aż tak długo ten mecz trwał, no nie trudno, no, o takich emocjach myślę, że kibice są zadowoleni. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie są? Jędrzej Jankowiak nie było w składzie, to jest coś ważnego? Akurat no, tak niefortunnie się stało, że przedwczoraj wróciliśmy z podróży, z Przemyśle, no i żeby gdzieś tam podbudować chłopaka, po pierwszym treningu ja robię takie ćwiczenie, agility na taki troszeczkę na lekkoatletyczny. Dałem 15 minut pograć w piłku może. No i kurde, w tych 15 minutach chodzę skręcił kostkę. Tak było. No. Także no brak jego na pewno, tak jak Duszek mówi, że brakuje 5 graczy, no mnie ten też odbywający gdzieś tam był bardzo ważny. No, także z tym, że dzisiaj otworzył się akurat na tej pozycji jako i rozgrywacza, i rzucającego hitos, także no nie wiem, czy to nie było tak nawet elektryczne.